me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to... No dzień dobry. Cześć kochani, dawno się nie widzieliśmy. Trochę mi dziwnie stanąć przed aparatem i zacząć mówić, ponieważ bardzo dawno tego nie robiłam. Natomiast wierzcie mi lub nie, bardzo mi tego brakowało. Aż ciężko mi jest w to uwierzyć. Słuchajcie, nie było nas jakiś czas, troszkę rzeczy się pokomplikowało, miałam małą operację, trochę czasu musiałam spędzić w szpitalu, później fizjoterapia, która zresztą nadal trwa, ale to jest nieistotne, chcę się tylko tak troszeczkę wytłumaczyć, skąd ta przerwa. Natomiast wracamy, już jest wszystko spoko. Filmy w dalszym ciągu chciałabym, aby pojawiały się w środy i w niedzielę. Być może jeszcze w tygodniu czasami coś uda nam się dorzucić, ale to w zależności od czasu. Pomysłów jest sporo, bardziej brakuje właśnie przestrzeni, aby te elementy ponagrywać, a później zmontować. Natomiast wracamy z pełną energią i z mnóstwem nowych pomysłów. Jak to oglądacie, mamy środę i dzisiaj będzie taki vlog, aktualizacja. Troszkę Wam pokażę, co się pozmieniało, troszkę poopowiadam. A w niedzielę wchodzimy z nową serią. Będzie to seria o sprzęcie AGD. Wiem, że dużo osób ma wątpliwości, jaki sprzęt wybrać, na co zwrócić uwagę. Stąd też pomysł, aby właśnie po kolei każdy sprzęt omówić, jego funkcje, rodzaje itd., ale o tym w niedzielę. Na ten moment zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że podczas naszej nieobecności troszkę więcej działo się na Instagramie, na którego serdecznie Was zapraszam. Tutaj wrzucę naszą nazwę, tam gdzieś tam na bieżąco relacjonuję czasami, co się dzieje, często szybciej można się o czymś dowiedzieć, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to serdecznie tam zapraszam, a tymczasem przechodzimy do dzisiejszego materiału. Ci, co nas śledzą na Instagramie, to zdążyli już zobaczyć, że udało nam się położyć płytki w kotłowni. Jak możecie zauważyć, tutaj nie ma żadnej pompy, no niczego, co mogłoby wygrzać posadzki, co powinno się zrobić zdecydowanie przed położeniem płytek. Natomiast no, dla nas było to bardzo ważne, aby tutaj zrobić wszystko tak jak należy przed ustawieniem tych wszystkich sprzętów, ponieważ nie wyobrażam sobie tego, jak mielibyśmy kłaść płytki, jak tutaj wszystko już będzie zastawione. No i tak to wygląda. Tak jak wspominałam w odcinku, gdzie wybieraliśmy płytki, my zakupiliśmy wszystkie kafelki takie same, zarówno do kotłowni, jak i korytarza, wiatrołapu oraz łazienki, z tego względu, żeby była taka spójność w domu. No tutaj te płytki nie są położone w sposób idealny, ponieważ gdzieś tam nie są one idealnie docięte. Tutaj na przykład do brzegów no nie dochodzi to idealnie i na pewno będziemy musieli tutaj dać jakieś listwy przypodłogowe, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj też wiadomo, nie wygląda to jakoś super elegancko. W ogóle ta kotłownia to jest element, w którym trzeba bardzo wiele rzeczy dopracować. Jak możecie zauważyć, tutaj panowie tynkarze nie popisali się kładąc tynk przy tych wszystkich licznikach. No my najpierw mieliśmy zakładaną wodę, a dopiero później tynki, więc to trzeba będzie jakoś wyrównać. To jest w ogóle chyba najbrzydszy element tego domu i ja bardzo chętnie zabuduję po prostu szafką ten element, bo gdzieś tam chciałabym, żeby ta kotłownia no też była elementem, gdzie wchodzę i jest przyjemnie, a nie, że coś takiego mi wystaje. No i nie wygląda to za ciekawie, więc albo tutaj sobie właśnie zaszpachlujemy elegancko te ubytki, albo będzie zrobiona jakaś szafka, jakaś maskownica, coś takiego, żeby to po prostu nie było na wierzchu, ale żeby był łatwy do tego dostęp. Kratka wyszła tak... No nie za fajnie, bo nie jest to ani środek, ani jakiś bok. Jeżeli będą pytania o to, czy mamy tutaj zrobiony spadek, to nie. My żadnego spadku w kotłowni nie robiliśmy. W ogóle gdybyśmy mogli, to tej kratki byśmy tutaj nie montowali, ale niestety wymogi są takie, że do odbioru budynku kratka ściekowa w pomieszczeniu technicznym jest wymagana. Jedyne spady robiliśmy tutaj w garażu. Od tego momentu są spady właśnie do kratki, która jest tam. Natomiast tutaj jest to tylko pic na wodę, oczywiście tam jest zrobiona kanalizacja, tam jest odpływ, więc w razie jak coś tutaj się wyleje, chociaż tutaj nie ma co się wylać, no to jest kratka bez spadu, ale jest. No i moim zdaniem te płytki wyszły bardzo fajnie, kamera nie do końca oddaje ich wygląd, one na żywo są takie szaro-beżowe. Te plamki tutaj w kamerze widzę, że też są ciemniejsze niż w rzeczywistości. Niestety ciężko mi jest oddać to, jak to wygląda, natomiast jestem z tych płytek bardzo zadowolona. Myślę, że w łazience też będą wyglądały rewelacyjnie. Oczywiście tutaj jest bałagan, na to na ten moment nie zwracam jeszcze uwagi. Co chciałabym powiedzieć, to to, że te płytki zostały położone bez tych takich samopoziomujących klipsów, czy jak to się nazywa, i praktycznie one zostały położone bezfugowo. No jak możecie zauważyć, tutaj przerwa jest naprawdę minimalna i jeszcze te płytki musimy zafugować, ale ona jest tak cienka, że wygląda to naprawdę świetnie i bardzo bym sobie życzyła, żeby tak też to wyglądało w łazience. Jednak przez to, że nie było tych klipsów samopoziomujących, one niestety nie są idealnie wypoziomowane i tak właśnie, jak możecie zauważyć tutaj, delikatnie ta płytka, na której mam teraz palec, jest niżej, ta naprzeciwnie jest delikatnie wyżej, no i nie wygląda to za fajnie. Natomiast no to jest kotłownia, więc póki co nie przejmuję się tym, więc myślę, że w łazience już będzie zrobione tak jak trzeba, czyli z tymi klipsami, żeby było wszystko elegancko i równo, bo tak jak w pomieszczeniu technicznym w kotłowni nie będzie mi to przeszkadzać, tak w łazience myślę, że na pewno nie jest to rzecz wskazana. Tutaj zostało nam jeszcze parę docinek właśnie z kotłowni, a tak te płytki wyglądają w momencie, kiedy więcej światła tutaj na nie pada. Tak jak mówiłam, one są szaro-beżowe, naprawdę będą pasowały do różnych wnętrz, bo będzie je można wystylizować na bardzo jasno, ale też i na bardzo ciemno z dodatkami czarnymi, ale też będą pasowały, jeżeli chcecie mieć na przykład dodatki srebrne czy złote. Także moim zdaniem są niesamowicie uniwersalne. Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to podaję model. To jest firma Cerat ze współpracą z kolekcja Lamania Home. Rozmiar 80×80. No i tutaj jest konkretny model. Ważne, żeby zwrócić właśnie uwagę, że to jest silver, bo są też inne kolory, inne odcienie tych płytek, a te według nas są rewelacyjne. Jeżeli już jesteśmy przy fudze, to dajcie znać, czy słyszeliście o tej marce. My ją mamy w kolorze 115 grafit, no i myślę, że do kotłowni będzie spoko. My ją dostaliśmy za darmo od znajomego, bo gdzieś tam mu zalegała, więc no, do kotłowni myślę, że na pewno ją użyjemy, natomiast no, do szczególnie łazienki czy do korytarza chciałabym jednak mieć pewność, że ta fuga będzie fajnie później wyglądać i że będzie fajna w użytkowaniu, na zasadzie czyszczenia i tak dalej. Więc jeżeli macie jakieś doświadczenie, to dajcie znać, jakie są rodzaje, bo jeszcze się nie orientowaliśmy, co się sprawdza, co nie, bo jeżeli natrafiliście na jakąś beznadziejną, no to też dajcie znać, to też jest cenna informacja. Wiem, że niektórzy polecają, że jeżeli kładzie się płytki w kotłowni bez wygrzania posadzek, żeby nie robić fugi, żeby mimo wszystko ta ewentualna woda z posadzek miała gdzie odparować, natomiast no też sobie tego nie wyobrażam, że będzie wstawiona pompa, a my będziemy coś podnosić czy przenosić, żeby zafugować. Ta powierzchnia jest tak mała, że naprawdę mam nadzieję, że nic tutaj się nie wydarzy i że wszystko będzie spoko, także podejmujemy to ryzyko i normalnie położyliśmy płytki, będziemy fugować i będziemy wstawiać sprzęt. Jesteśmy na strychu, tu jest trochę ciemno, mam nadzieję, że będzie cokolwiek widać. Tutaj już wszystko raczej widzieliście. Czekamy też na pianę, na szczyt, żeby móc dokończyć właśnie tutaj te elementy, że tak powiem, ścienne. Zostało nam jeszcze kilka płyt, więc będziemy właśnie robić sobie taką półściankę, tak jak jest do tej pory. Natomiast rzecz, która się zmieniła i którą chciałam Wam pokazać, to są takie ukryte drzwi, które mamy zrobione po drugiej stronie. No i generalnie w projekcie wiązarów my mieliśmy zaplanowaną tylko i wyłącznie tę przestrzeń jako, można powiedzieć, poddasze użytkowe na zasadzie takiego stryżku. Już tam nie pamiętam dokładnie, jakie było obciążenie na 1 m², ale było dosyć spore. No i tutaj też mamy podwyższone te wiązary, aby można było na spokojnie przejść. No ja mam 1,60 m niecałe, a jeszcze strasznie dużo miejsca mam nad sobą. Spokojnie z 1,80 m wysokości tutaj na pewno jest. No a tam dalej, jak możecie zauważyć, już są takie trójkąty i już dalej ta przestrzeń nie jest zaplanowana do tego, aby tam się cokolwiek działo. Ale my stwierdziliśmy, że jednak trzeba wykorzystać jakoś tę przestrzeń, chociaż w jakiejś części. No i początkowo zastanawialiśmy się, czy nie zamknąć po prostu ścianą całości, no ale później stwierdziliśmy, że no tak, ale jak będzie trzeba gdzieś przejść po prostu dalej na poddaszu, gdzieś do jakiegoś dojść kabla, gdzieś na przykład do instalacji rekuperacji, czy tam jak mamy tutaj na przykład rurę do okapu, no takie sytuacje mogą się zdarzyć i bardzo nie chcielibyśmy, aby po prostu te drzwi, ta ściana musiała być rozwalana. No więc wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić takie ukryte drzwi i Oskar bardzo fajny sposób właśnie je tutaj zamontował. Na 2 zawiasy, w zasadzie jeszcze ten drugi nie jest zrobiony, ale już koncepcja jest, więc no tutaj 1 już jest, drugi musimy dokupić, bo nam zabrakło. Dodamy tutaj jakąś klamkę czy uchwyt, no i tak naprawdę możemy sobie otworzyć drzwi i wyjść na tą stronę, która nie jest użytkowa. Tak jak mówię, tutaj jest instalacja już od rekuperacji, tam jest dojście do okapu, mamy tam też dojścia do rolet, w momencie serwisu jest wymagane, aby po prostu zapewnić serwisantom dostęp do tych elementów, także no tutaj stwierdziliśmy po prostu, że musimy w jakiś sposób mieć do tego dostęp, ale nie chcemy, żeby to było po prostu otwarte. No więc wymyśliliśmy sobie te drzwi, w tym momencie są położone 2 płyty i chcemy to zrobić tam do końca. Tutaj tak naprawdę będzie można też sobie wrzucić jakieś rzeczy, które nie będą zbyt ciężkie, a które na przykład nie chcemy, aby były na widoku w domu, czy żeby zagracały nam strych, typu jakiś karton po telewizorze, który trzeba trzymać, i tego typu rzeczy. Miejsca nigdy dość, więc stwierdziliśmy, że po prostu chcemy to wykorzystać na maksa i jeżeli taki patent Wam się podoba, no to zachęcam do skorzystania. Zamykamy drzwi i tak naprawdę to, co tam się będzie działo, nas nie interesuje, a mamy piękny pokój na strychu zrobiony. Mam nadzieję, że z nami zostaniecie na dłużej. Dziękuję wszystkim, którzy przetrwali z nami tą przerwę i którzy dalej będą nas chętnie oglądać. Jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale i nie subskrybujecie jeszcze, to będę ogromnie wdzięczna za kliknięcie przycisku czerwonego na dole. Wówczas wszystkie filmy będą Wam się pojawiać, gdzieś tam przewijać, które dodajemy, i będziecie mogli być na bieżąco. Dla motywacji zostawcie łapkę w górę i zostawcie jakiś komentarz. Tymczasem żegnam się z Wami, lecę do domu, będziemy montować ten film i przygotowywać materiały na następne tygodnie. Także do zobaczenia już niedługo. Cześć!